Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym webinarze. Mam przyjemność przedstawić Państwu temat, który dotyczy ogromnej rzeszy osób w naszym otoczeniu. Myślę, że w naszym otoczeniu też są osoby, których może ta choroba dotyczyć. Zaraz zdradzę, o jakie choróbsko nam chodzi. Natomiast chciałem parę słów powiedzieć o sobie. Szanowni Państwo, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem, specjalistą dietetyki klinicznej oraz dyplomowanym zielarzem fitoterapeutą. Jestem też twórcą medycyny fundamentalnej. To jest sposób leczenia, w którym jako priorytet uznajemy stosowanie podstawowych, naturalnych technik leczenia, gdzie oczywiście trzeba postawić prawidłową diagnostykę i jeżeli trzeba podawać lekarstwa, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby w medycynie fundamentalnej ktokolwiek zapomniał o diecie, aktywności fizycznej, dobrym śnie, relaksie, tak? To są takie podstawowe rzeczy i stosowaniu ziół. I to jest absolutny priorytet, w którym zdrowie naszego organizmu jest na pierwszym miejscu, ale to właśnie nasz organizm, jego zdolności regeneracyjne są narzędziem naszej pracy. Natomiast podawanie chemicznych substancji typu leki stanowi dopiero niezbędny, dodatkowy element tego leczenia, kiedy jest niezbędny, nie wspominając oczywiście o zabiegach chirurgicznych czy tego typu innych, jak na przykład w kardiologii inwazyjnej. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak naturalnie obniżyć poziom cukru w organizmie. Czyli jeżeli zastosujecie zasady medycyny fundamentalnej, to będziecie dbać o swój organizm holistycznie. Co to znaczy holistycznie? To znaczy całościowo. Nie będziecie wybierać jednego elementu, który uznacie za chory. Będziecie patrzeć na organizm bardzo szeroko. To znaczy, że mamy zaufanie do organizmu, że ma mechanizmy naprawcze i jeżeli podamy mu odpowiednie jedzenie, zadbamy o relaks, o prawidłowy sen, podamy witaminy, minerały, dobrą dietę zdrową, odpowiednio dostosowaną do tej osoby i do tego zastosujemy jeszcze naturalne ekstrakty, na przykład ziół, to mamy ogromną szansę, że ten organizm będzie dążył do zdrowia. To jest założenie medycyny fundamentalnej, stąd właśnie mówimy o całościowym podejściu, a nie pewnym wycinku. Jeżeli chodzi o cukrzycę, to szacuje się, że ponad 1 milion osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, szanowni Państwo, z tego, że jest chora na cukrzycę, gdyż u tego 1 miliona osób w Polsce cukrzyca jest niezdiagnozowana. Szacuje się, że około 3 milionów Polaków jest chore, natomiast 1 milion Polaków w ogóle nie wie, że jest chore. Musicie o tym pamiętać. Czyli jemy coś, żyjemy, właściwie nikt nie zwraca uwagi na to, że ta choroba, czyli cukrzyca, już u danej osoby występuje. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną, której dochodzi do zaburzeń regulacji zawartości glukozy we krwi. Czyli występuje patologiczna hyperglikemia. Patologiczna, bo hyperglikemia może wystąpić u osoby zdrowej, kiedy sobie coś tam podje, ale ma takie mechanizmy wyrównujące, na przykład tak prawidłowo działającą insulinę i receptory w komórkach, gdzie ta insulina się przyczepia i ta glukoza sobie wynika do tych komórek, że możemy mieć hiperglikemię, ale nie, ona nie jest chorobą. Natomiast jak mamy patologiczną hyperglikemię wynikającą z defektu wydzielania lub funkcjonowania, działania prawidłowego insuliny, to mamy do czynienia z cukrzycą. Jest oczywiście wiele odmian cukrzycy. Ja tylko przypomnę, szanowni Państwo, takie podstawowe, najważniejsze. Mówimy tutaj o cukrzycy insulinozależnej, czyli typie pierwszym. Ona ma podłoże genetyczne i na szczęście, choćby ze względu na jakość życia, i siłę tej cukrzycy, stanowi ona tylko 10% wszystkich przypadków cukrzycy. Najczęściej występuje w dzieciństwie, w okresie dojrzewania, charakteryzuje się właśnie tą patologiczną hyperglikemią i skłonnością do kwasicy ketonowej. Wymaga leczenia insuliną
i na pojawienie się cukrzycy insulinozależnej mogą mieć również wpływ czynniki środowiskowe, czyli takie elementy spustowe jak infekcje wirusowe, różne chemiczne związki, skażenie chemiczne żywności. Mamy też cukrzycę insulinoniezależną typu drugiego w 80% przypadków związana z otyłością, szanowni państwo. Czyli mamy zaburzenie metaboliczne, gdzie u 80% osób, u których rozpoznamy cukrzycę insulinoniezależną, będzie otyłość. Zazwyczaj rozpoznawana jest ona po 30 roku życia. Mamy patologiczną hiperglikemię, ale bez skłonności do kwasicy ketonowej. Tak? I tutaj czasem potrzebna jest okresowa, a czasem w zależności oczywiście od zaawansowania stała insulinoterapia. Tutaj możemy mieć również różne zaburzenia. Na przykład możemy mieć insulinooporność lub spadek uwalniania insuliny. O insulinooporności za chwilę parę słów powiem. Jeżeli chodzi o postacie kliniczne, to możemy mieć na przykład mikroangiopatię, czyli możemy mieć retinopatię, nefropatię i neuropatię. A neuropatia cukrzycowa, którą Państwo tu widzicie, to jest stopa cukrzycowa. To jest przykład neuropatii cukrzycowej. No ale co to jest ta retinopatia i jak trzeba na nią patrzeć? Możemy mieć ślepotę cukrzycową, czyli retinopatię cukrzycową, postać nieproliferacyjną i proliferacyjną. Tutaj już lekarz okulista postawi rozpoznanie, dlatego jeżeli mamy cukrzycę, to trzeba udać się do okulisty, żeby on monitorował nasz wzrok. Dlaczego to jest takie ważne? Szanowni Państwo, ciekawostka, która tutaj jest zawarta. Bardzo często po rozpoznaniu cukrzycy typu pierwszego pojawiają się zaburzenia ostrości wzroku, czyli nieostre widzenie. I wyobraźcie sobie, że to nieostre widzenie jest związane z zaburzeniami funkcji soczewki oka. Zwykle ma charakter krótkowzroczności. I to jest wynik nadmiernego stężenia glukozy we krwi, tak, w przebiegu najczęściej początku rozpoznania cukrzycy. I teraz jeżeli my naprawimy poziom cukru, to wyobraźcie sobie, że te zmiany, ta retinopatia, to te zaburzenia widzenia mogą się wycofać. Niebezpieczne jest co? Otóż w cukrzycy typu drugiego, kiedy ta cukrzyca trwa długo i powoli, nie ma nagłej zmiany, tak jak w cukrzycy typu pierwszego, te długotrwające i powoli rozwijające się zaburzenia w oku mogą powodować, że te zmiany w widzeniu będą nieodwracalne. A zatem zawsze, kiedy mamy podejrzenie cukrzycy albo osoby z cukrzycą, zawsze należy udać się do okulisty. Mamy też niewydolność nerek w cukrzycy, czyli nefropatię cukrzycową, czyli cukrzycową chorobę nerek. Uszkodzenie nerek u chorych na cukrzycę jest od 12 do 17 razy większe niż u osób bez cukrzycy. Słuchajcie, to jest tak niebezpieczne dla nerek. Cukrzyca zabija nerki. Mówi się o tym, że gdyby osoby na cukrzycę wcześniej nie umarły na serce, to na pewno umarłyby na niewydolność nerek. A więc mamy bezpośredni wpływ zwiększonego stężenia glukozy we krwi na nieprawidłowe funkcjonowanie i budowę nerek. Także jest to jedno z powikłań cukrzycy. Jedno z powikłań cukrzycy i nefropatia jest efektem braku wyrównania poziomu cukru. Na początku oczywiście nefropatia nie daje objawów, stopniowo funkcje nerek się zaburzają, dochodzi do coraz to większego uszkodzenia filtrowania nerkowego i w fazie czwartej, kiedy mamy już pełną objawową nefropatię cukrzycową, mamy białkomocz, nadciśnienie tętnicze, obrzęki, tak, oraz zwiększone stężenie lipidów w surowicy krwi. Skrajna niewydolność nerek wymaga oczywiście leczenia dializami. Stopa cukrzycowa, czyli ta neuropatia,
To jest przewlekłe powikłanie cukrzycy. Ważna rzecz, szanowni państwo, występuje zarówno w cukrzycy typu pierwszego, jak i drugiego. Jest to owrzodzenie zlokalizowane zwykle na stopie. To jest typ neuropatii, a więc dochodzi do zaburzeń funkcji neurologicznych, tak, nerwów obwodowych. Stopa cukrzycowa jest pozbawiona czucia bólu i temperatury. I owrzodzenia mogą deformować stopę, a w najcięższej postaci mogą doprowadzić do martwicy i niestety musimy amputować część stopy bądź stopę. Stopa cukrzycowa powstaje w wyniku współistnienia kilku elementów. Po pierwsze dochodzi do uszkodzenia nerwów prowadzące do zaburzeń chodzenia, układania się stopy, zaniku w mięśni, tak? Czyli w konsekwencji osłabienia nóg, zaburzenia czucia bólu, dotyku i temperatury. Czyli tak jakbyśmy dosłownie amputowali nerwy dochodzące do tej stopy. Dochodzi oczywiście do upośledzenia ukrwienia wskutek zwężenia tętnic. I jednocześnie, jeżeli mamy zaburzenia czucia i zaburzenia ukrwienia, mamy nieprawidłowe obciążanie stopy, nieprawidłowe ułożenie stopy. Zmienia się kształt tej stopy i w miejscach nacisku, gdzie, wiecie, szanowni państwo, taka osoba nie czuje, tak, nie czuje dotyku, bólu i temperatury. Więc jeżeli nieprawidłowo stoi albo dobierzemy źle buty dla takiej osoby, to powstają odciski i najczęściej tam powstają pierwsze owrzodzenie. Możemy też różnicować stopę cukrzycową ze stopą naczyniową. Ona ma troszeczkę inne podłoże i nazywamy ją albo w naszym wypadku stopa cukrzycowa, a przy zaburzeniach naczyniowych, kiedy są podstawowym powodem uszkodzenia stopy, mamy stopę niedokrwienną. Możemy mieć też powikłanie, postać kliniczną makroangiopatii cukrzycy, makroangiopatia, czyli może doprowadzić do choroby niedokrwiennej serca, zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu albo miażdżycy zarostowej kończyn dolnych. I serce i cukrzyca to jest taka śmiertelna pętla. To działa w dwie strony. Z jednej strony serce coraz słabiej pracuje, tak? Ukrwienie obwodowe naszych tkanek jest coraz słabsze, a z drugiej strony mamy coraz większe zaburzenia gospodarki poziomu cukru we krwi i może po prostu powstać zespół metaboliczny, który najczęściej objawia się niedokrwieniem mięśnia sercowego, zaburzeniami gospodarki lipidowej, nadciśnieniem i otyłością. Te cztery elementy, szanowni państwo, jak się rozejrzyjcie wokół siebie, to myślę, że znacie osoby, które mogą być obciążone tym śmiertelnym kwartetem. Jeżeli chcecie pomóc takim osobom, musicie bardzo szybko działać. Dlatego, że miażdżyca u osób, które mają cukrzycę, rozwija się bardzo szybko. Jeżeli chodzi o dietetyczne leczenie cukrzycy, to jest w ogóle podstawa, szanowni państwo. Dobranie odpowiedniej diety u osoby chorej na cukrzycę to jest w ogóle klucz, niezbędny element leczenia, więc tu nie ma co dyskutować. Osoba z dietą cukrzycową, tutaj możemy się skupić na takiej diecie, która na przykład będzie dotyczyła osób otyłych, z jakimiś problemami już zdrowotnymi, czyli mamy na przykład cukrzycę typu drugiego, to takie osoby powinny mieć dietę o niskim indeksie glikemicznym, tak? Czyli to jest taka dieta, kiedy zjadamy posiłek, który nie powoduje skoku cukru. Dlaczego? Dlatego, że udowodniono w badaniach klinicznych, szanowni państwo, że nie lekko podwyższony poziom cukru jest niebezpieczny, ale najbardziej nasz organizm niszczy skok, wysoki poziom cukru, który pojawia się skokowo. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na to, abyśmy zjadali zdrowe posiłki, które nie powodują nagłego skoku cukru. I to dotyczy szczególnie osób z cukrzycą.
A takie produkty o niskim stopniu przetworzenia i niskim indeksie glikemicznym, jeżeli już ktoś z Państwa musi zjeść na przykład chleb, to jest chleb razowy czy makaron z pełnego ziarna, i oczywiście szczególnie rekomendowane są warzywa, niektóre owoce w odpowiedniej ilości. Może być nabiał, ale bio, szanowni Państwo, taki, w którym te bakterie rzeczywiście to przetworzyły, żeby to było zdrowe. Możemy skorzystać z orzechów, tak, i różnych rodzajów tłuszczów, które będą łączone z warzywami. Szanowni Państwo, dyskusja dietetyczna na temat zastosowania olejów jest bardzo szeroko w tej chwili upowszechniana. Natomiast muszę Państwu powiedzieć, że tak jak ogólne zalecenia dotyczące stosowania tłuszczów u osób z cukrzycą czy osób z otyłością i tłuszczów szły w kierunku olejów, to muszę Państwu powiedzieć, żebyście pamiętali, że uznaje się, że najzdrowszym tłuszczem jako takim będzie tłuszcz pochodzący z ryb czy z owoców morza bio. Dlatego, że tam mamy największą zawartość przeciwzapalnych omega-3, czyli wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. I tu możecie Państwo oprócz stosowania odpowiedniej diety, tak, gdzie ryby byłyby kluczem do sukcesu, możecie Państwo zawsze suplementować, na przykład omega oleum forte IQ. Czyli jeżeli mamy zalecenia żywieniowe, które też, szanowni Państwo, trzeba podchodzić do tego ostrożnie i zawsze bardzo indywidualnie, to to, żeby kontrolować kaloryczność tej diety, ale ta kaloryczność tej diety jest niebezpieczna, kiedy mamy dużo węglowodanów, a nie tłuszczu, szczególnie omega-3. Należy jeść często mniejsze i urozmaicone posiłki, ale uwaga, jeżeli mamy kogoś z insulinoopornością, to jest nieprawda. Czyli zobaczcie, osoba z insulinoopornością będzie miała bardzo wysoki poziom insuliny i w ogóle organizm nie będzie reagował na tą insulinę. Więc podanie posiłku, który będzie wzbudzał, podnosił poziom insuliny i podnosił poziom cukru w organizmie, w ogóle nie ma sensu. U osób z insulinoopornością my powinniśmy zjadać jak najmniej, czy nie jak najmniej, odpowiednio urozmaicone, tak, bogate, tak, odpowiednio dobrane posiłki, ale nie 6 razy dziennie, tylko maksymalnie 2 razy dziennie. Więc tutaj musicie Państwo też o tym pamiętać. Musimy spożywać warzywa, dlatego że one dostarczają błonnik i są świetnym źródłem substancji o działaniu antyoksydacyjnym. Warto stosować fermentowane nabiał, ale bio. Jeżeli chodzi o mięso, jeżeli chodzi o takie zalecenia ogólnodietetyczne, to mówi się o tym, żeby w cukrzycy unikać mięsa czerwonego. Natomiast, szanowni Państwo, warto pamiętać, i tu będę zawsze podkreślał, o pozytywnej roli mięsa ryb i mięsa takiego oczyszczonego, pozbawionego substancji chemicznych, czy minimalnie zawierających jakieś ksenobiotyki, substancje obce, czyli indyk, królik, tak, kaczka, cielęcina. To są tego typu mięsa, które są szczególnie rekomendowane. Należy ograniczyć spożycie spalonych albo źle dobranych, albo złej jakości tłuszczów zwierzęcych, soli, słodyczy i alkoholu. Cukrzyca, jak Państwo słyszeliście, jest zatem bardzo niebezpieczną chorobą występującą bardzo często. Niestety, szanowni Państwo, odpowiadającą za zniszczenie naszego serca, mózgu, wzroku, nerek i postępującą, no niestety, w taki sposób, że jeżeli nie rozpoznamy prawidłowo cukrzycy, to nasz organizm jest po cichu niszczony, co doprowadza do przedwczesnej śmierci. Zatem przejdźmy sobie teraz do roślin, które możemy stosować u osób z cukrzycą, po to, żeby w sposób naturalny wspomagać ich zdrowie. I tutaj jest kilka
ekstraktów roślinnych, które Państwu rekomendujemy w postaci ekstraktów zmieszanych, tak, o wysokim stężeniu z wysoką zawartością substancji aktywnych. Dlatego, jak Państwo pamiętacie, mieszanki, które rekomenduję, nie są herbatkami ziołowymi, tylko są stężonymi, silnymi ekstraktami. I dla przypomnienia, dla osób, które wcześniej nigdy nie uczestniczyły w naszych spotkaniach, my mamy ekstrakty suche, stężone. Czyli jak Państwo spojrzycie na różne postacie mieszanek ziołowych, to możecie na przykład wziąć sobie, pozbierać zioła, rozetrzeć w moździerzu, dolać troszeczkę wody, czyli zrobić taki macerat. Możecie Państwo te zioła wysuszyć, możecie zalać je gorącą wodą albo ugotować, czyli na przykład zrobić napar czy odwar. Możecie Państwo zalać zioła alkoholem, zrobić ekstrakt alkoholowy. Alkohol może być zimny i ciepły. I tu jest ważna różnica. Jeżeli zalejecie zioła wodą, to wydobędziecie z ziół tylko substancje rozpuszczalne w wodzie. Jeżeli natomiast zalejecie zioła alkoholem, to wydobędziecie z rośliny dużo więcej substancji aktywnych. No dobrze, no jak to w dzisiejszych czasach, szczególnie u osób zawodowo czynnych, będzie sobie popijał codziennie nalewkę z ziół. Byłoby to no chyba mało praktyczne. Dlatego to, co Państwu przygotowaliśmy, to nie jest ani nalewka, ani napar, ani herbatka ziołowa, tylko to są najwyższej jakości, bardzo silnie stężone, tak zwane ekstrakty suche, czyli ekstrakty, które kiedyś mogły być nalewką, ale my pozbawiliśmy te ekstrakty rozpuszczalnika tego alkoholu i macie tylko substancje, które z roślin wydobyliśmy. To jest najcenniejsza i najsilniejsza postać ekstraktów roślinnych, jakie stosujemy w farmakognozji, w fitoterapii. Jakie rośliny polecamy osobom z cukrzycą? Może to być cykoria, może być przepękla, cynamon, gurmar, jeżyna, czyli iska magui, kozieradka, łopian większy lub berberys. To wszystko razem będzie miało różne punkty uchwytu i będzie działało synergicznie dla zdrowia tej osoby, która będzie się suplementowała. Czyli zaczniemy od podstaw. Cykoria podróżnik to jest bardzo bogate źródło inuliny, czyli prebiotyku. Ona ma też właściwości wiążące różne świństwa w naszym pożywieniu, w tym również nadmiar tłuszczów. Jest żółciotwórcza i żółciopędna, a więc pomaga również w prawidłowej gospodarce lipidowej, w emulgowaniu tych tłuszczów, poprawia trawienie i co jest bardzo ważne, cykoria ma te właściwości hypoglikemiczne, czyli normalizujące poziom cukru. Przepękla ogórkowata, jedna z piękniejszych roślin leczniczych i tych, które stosujemy w suplementacji, jest uznana przez wielu ekspertów jako jedna z podstawowych roślin stosowanych w cukrzycy. Dlaczego? Dlaczego, że ona ma szeroki sposób działania, w tym ma trzy podstawowe, najważniejsze elementy. Po pierwsze, wpływa na poziom insuliny, wpływa pozytywnie na poziom glukozy we krwi i do tego jeszcze wpływa pozytywnie na normalizację stężenia cholesterolu i trójglicerydów. Jest, można by powiedzieć, wzorem wśród roślin, które powinny być stosowane u osób z cukrzycą. Polecamy, szanowni Państwo, również tą mieszankę, dlatego że tam jest ekstrakt z cynamonu, który poza jego właściwościami przeciwgrzybiczymi, antybakteryjnymi, ma silne właściwości regulujące poziom cukru i lipidów. Mamy również gurmar, który zwiększa wydzielanie insuliny, ale jednocześnie na przykład blokuje receptor słodkiego smaku, jest bogatym źródłem chromu. A więc wspomaga odchudzanie u osób, które mają otyłość. A jak Państwo pamiętacie, około 80% osób z cukrzycą typu drugiego to są osoby z otyłością. Mamy magui, czyli
To są jagody, które mają wspaniałe właściwości właśnie dla osób z cukrzycą, bo nie tylko, że wpływają na normalizację poziomu cukru, ale również bardzo, ale to bardzo pozytywnie wpływają na hamowanie procesów miażdżycowych, tak? Również ze względu na ich właściwości antyoksydacyjne. Mamy naszą ukochaną kozieradkę, która obniża poziom cukru, jest silnym adaptogenem, czyli wzmacnia nasz organizm w kontakcie z otaczającym nas środowiskiem. Te wszystkie negatywne substancje chemiczne, toksyny otaczającego świata, jak spaliny, dym papierosowy i tak dalej, i tak dalej. To wpływa negatywnie na nasze zdrowie i taki adaptogen pomaga nam wytrwać. Mamy również łopian, który podobnie jak rośliny, które dobieramy dla osób z cukrzycą, wspomaga wydzielanie insuliny przez trzustkę, tak? Zwiększa wydzielanie żółci soku trzustkowego, soku jelitowego i ma to, co to jest niezbędne, a więc te właściwości hipoglikemizujące. No i ostatni jest berberys, który ma bardzo szerokie właściwości i jednym z tych właściwości jest właśnie to wspomaganie, suplementacja u osób z cukrzycą, z tym, że berbery stosujemy też bardzo szeroko, bo mamy właściwości przeciwobrzękowe, przeciwzapalne i antydepresyjne. Druga mieszanka to mieszanka, która będzie normalizowała poziom lipidów. Dlaczego ona jest u osób z cukrzycą szczególnie cenna? Dlatego, szanowni państwo, że mikro i makroangiopatie to jest proces, którym powstaje masywny stan zapalny, gdzie w tym stanie zapalnym dochodzi do jakby próby zagojenia tych pękających naczyń krwionośnych z pomocą lipidów produkowanych w wątrobie. Jeżeli zatem chcemy ten proces odwrócić, to nie tylko, że powinniśmy dbać o poziom cukru, ale również powinniśmy dbać o prawidłową pracę wątroby w aspekcie gospodarki lipidowej, czyli mieszanka LDL, HDL z balsamowcem, tak, z ekstraktem z liści drzewa oliwnego, z amlą, bakopą, czyli bakopą drobnolistne, czy betasitosterolem, czy awokado, ta mieszanka ma mieć wspomagające w stosunku do OptiSugar działanie dla osób z cukrzycą, aby normalizować gospodarkę lipidową. I oczywiście nie obyłoby się bez antyoksydantów. Szanowni państwo, nie wyobrażam sobie leczenia cukrzycy bez udziału antyoksydantów, dlatego że mikro i makroangiopatie, czyli te nasze pękające naczynia krwionośne z powodu cukru, można próbować łagodzić i zmniejszać negatywny wpływ hiperglikemii patologicznej i zmniejszać stan zapalny właśnie z pomocą antyoksydantów. Stąd mieszanka OptiOxy, czyli syrop, który oprócz pozytywnego wpływu na układ odpornościowy ma genialny wpływ na nasze krążenie naczyniowe, szczególnie to najdrobniejsze, to kapilarne, czyli to docierające do najmniejszych naszych komórek i tkanek. Włącznie z tym, gdzie zobaczcie państwo, jaki tu jest bogaty skład, czyli znowuż czepota puszysta, pałdarko, aksamitka, która jest świetnym źródłem luteiny i zaaksantyny, algi, tak, brązowa alga eklonia cava, ekstrakt z pomidorów, czyli słynny likopen, tak, winorośl, ekstrakt z winorośli i ekstrakt z grejpfrutu i awokado. To tworzy przebogatą mieszankę antyoksydantów, których zadaniem jest walka z wolnymi rodnikami i walka ze stanem zapalnym w naczyniach krwionośnych. Czyli mamy mieszankę OptiSugar, OptiLDL-HDL i OptiOxy. Sugar jest w kapsułkach spirulinowych, czyli to jest proszek, ekstrakt stężony. Najmniejsze stężenie jest 10-krotne, a więc bardzo zagęszczone mieszanka ekstrakt. To samo mamy LDL-HDL i ostatni to syrop OptiOxy. Dlaczego wcześniejsze są w kapsułkach,
ostatnia mieszanka jest w syropie. Przypominam Państwu, że w kapsułce zmieści się 0,5 grama, czy może troszeczkę więcej niż 0,5 grama składników i one są w tym proszku zagęszczone, czyli mamy łatwość podawania tych kapsułek. Natomiast jeżeli chcielibyśmy podać 10, 15, 20 czy 30 gramów, no to musielibyśmy zjeść ogromną ilość kapsułek. Dlatego w tym wypadku te substancje, których powinniśmy zjadać bardzo dużo, a więc antyoksydanty, umieszczone są w syropie, dlatego że dawka dzienna takiego syropu to jest 30 ml. Czyli po jednej stronie macie kapsułkę, której tam jest 0,5 grama stężonych suchych ekstraktów, a po drugiej stronie macie syrop. I w kapsułce są ekstrakty roślinne o silnym działaniu wpływającym na gospodarkę cukrową, a w syropie macie antyoksydanty. I to się wzajemnie łączy. Dlatego powinniśmy te dwie czy trzy mechanizmy właśnie, czyli te zioła normalizujące poziom cukru, zioła, które normalizują gospodarkę lipidową i antyoksydanty zawsze łączyć u osób z cukrzycą. Na koniec, szanowni Państwo, muszę Wam przypomnieć, obecność cukrzycy i choroby wieńcowej związanej z tą cukrzycą zwiększa 3-krotnie ryzyko zgonu u mężczyzn i około 4-krotnie kobiet. Szanowni Państwo, to jest gigantyczny wzrost zagrożenia zdrowia i życia człowieka. Jak Państwo wejdziecie do statystyk dotyczących zdrowia, to często macie takie porównanie, że jakieś zachowanie człowieka albo jakiś lek trujący, albo jakaś choroba nieleczona zwiększa prawdopodobieństwo jakiegoś problemu zdrowotnego, na przykład udaru mózgu o 15%, 20%. Otóż, szanowni Państwo, cukrzyca i choroba wieńcowa, jeszcze jak to się połączy, zwiększa ryzyko zgonu człowieka 300-400%. Czyli musicie pamiętać o tym. Cukrzyca jest chorobą, której nienawidzę. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest choroba, którą stawiam sobie za cel jako lekarz i zwalczania cukrzycy jako jeden z największych problemów cywilizacyjnych ostatnich lat. Dla mnie to jest jeden z największych priorytetów, abym Państwa edukował, zachęcał do odpowiednich zachowań zdrowotnych i do stosowania ziół, żeby nikt z Państwa na cukrzycę nie zachorował, a jeżeli jesteście chorzy, żebyśmy wspólnie Was z tej cukrzycy maksymalnie ile się da wyprowadzili. Także życzę Państwu, szanowni słuchacze i widzowie, żebyście pamiętali i żebyście rozmawiali z otaczającym Was środowiskiem, jak niebezpieczna może być otyłość, jak niebezpieczne może być nieprawidłowe jedzenie, kiedy nam skacze cukier we krwi, czyli imieninowo urodzinowe ciasteczka przepijane alkoholem, tak? I to jest zabójcze dla naszego zdrowia, szanowni Państwo. Nie neguję, słodycze mogą być pyszne, mogą sprawiać nam przyjemność, ale słodycze też można tak wyprodukować, żeby nie zwiększały poziomu cukru. Także zachęcam Państwa do tego, żebyśmy wspólnie uczyli się, jak się odżywiać, jak traktować nasze zdrowie i abyśmy wspólnie walczyli o to, żeby cukrzycy w naszym najbliższym otoczeniu i w całym naszym środowisku po prostu nie było. Także życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru, pięknie dziękuję za cierpliwość. Zapraszam do pytań i dyskusji. Przypominam również, że możecie Państwo zadawać swoje pytania drogą mailową na adres pytania@naturday.pl. A osoby, które będą w środę chciały się ze mną spotkać, zapraszam do Kalet koło Częstochowy. Tam możemy sobie porozmawiać o roślinach leczniczych, o zastosowaniu ich w różnych chorobach i o medycynie fundamentalnej. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, a nagranie naszego webinaru kończę i będziecie Państwo mogli spokojnie go udostępniać swoim znajomym, żebyście mieli pretekst do tego, żeby porozmawiać o zdrowym żywieniu i o ziołach. Wszystkiego dobrego jeszcze raz, do usłyszenia i do zobaczenia.